Siemano, witajcie, z tej strony DawidHero52. Dzisiaj opiszę wam mojego kładzisza. Jak coś to trochę brzydki, albo lakier poździerany. Ale kładzisz zajebista moc. Tylko, że jest problem, zobaczcie. Rozerwany łańcuch. Od 2 tygodni niejeżdżony. O, taki fajny. No widać nawet w sumie. Tu jest światło, ale to z tym nie łączy, ale potem kiedyś tam zrobimy. Tak, tu jest ze światłem. Stała poświetlość. No i ten. Tu je biegi. I teraz pokazuje nam M, czyli luźny. To weźmiemy, to patrzcie, teraz jest na biegu. O. Tak jest luźny, do przodu nie widać. Luźny i ręczny. No, wiecie, wsteczny. Tu jest tego krętełka. Trep rdzawy. Jedynie co było wymienione, no to uszczelka taka, nie wiem jak to nazwać, ale takie coś, uszczelka chyba, nie wiem jak się to nazywa, taka od tego. Kurde, nie dam rady podnieść sam, bo mam jednej ręce telefon. Tutaj się takie coś zdejmuje i tam jest taka uszczelka od tłumika, bo się parę razy już nam zepsuł. Taki głośny był. Właśnie ręcznik wyłączyć. Mieliśmy wagwy. Ło, ale się benzyny nalało. Okranik był urwał się. Znaczy ten wężyk, bo chcieliśmy, bo tutaj się leje. Nie widać tego. Taki fajny. Wygląda. Tutaj tak od tyłu nie mógłby pokazać, bo jest rejestracja. Czekaj, to. Mamy tu jaką taśmę. Taśma. No taśmy nie mam. To tak normalnie fajnie. Nie wygląda. Tutaj takie światełko. Ten. Jest możliwość go zarejestrowania. Tylko prawo jazdy. Tutaj olej mamy. Ty kurde, oleju chyba trzeba dać. Spokojnie, nie teraz, ale za miesiąc będzie jazda. Zależy kiedy brat będzie miał wypłatę. Bo czekajcie. Haha, ktoś płacze, już tu wysiada. Dobra, nie ważne. Fajne. Pokażę wam jak to wygląda ten. Siedzenie nowe było w folii, ale spóździerałem to, bo tutaj na błędnik rozwalony, ale nieważne. Takie fajne. W sumie by się przydało tam wymyć. Jak coś to by się miałem go tam bradło i żeby przydałoby się jakiś tam remont zrobić, ale działa dobrze. Nie wiem po co remont, ale by się przydało. Dużo poliwa do maku tak nie trzeba, nie można wlewać, bo się wyleje i będzie o. Nie wiem, gdzieś tam się leje. Chyba tutaj się leje i tam ten akumulator. Czasami nam nie chciały ten
licznik działa, tutaj trzeba poruszać i będzie git. Dobra, tylko teraz włożyć to. Czekajcie, muszę tak położyć na oponie. O. No i gitas. Idziemy sobie na niego, tutaj jest od kotnika. Pamiętam raz, jak niechcący odpaliłem w czasie jazdy. Gdzie jest tutaj taka część jedna mordy? Patrzcie, była tutaj taka jedna część. Nie pamiętam, gdzie ona jest. To musieli z nią bić parę razy czasami, bo tam no, odpaliłem parę razy kiedyś, jak chcący wjeździć podczas jazdy. O właśnie, tutaj. Tu żeśmy bili, bo takie tu, tak odpalał, nie chciał odpalić, ale spokojnie. Teraz jest naprawione. Biegi. Hamulec. Hamulce w ogóle nam się trochę popsuły też. Dobra, usiądę sobie. Kiedyś ten hamulec dało się wcisnąć, co nie? Tutaj się chyba ta linka urwała. No i ten dało się wcisnąć do końca i powinien hamować, ale coś się tam nie wiem co. Jesteś? Odrobina. Tutaj mamy ssanie. Tutaj już nie ma ssania. Tutaj naciskami on gaśnie, a naciskiem do końca i tak się przyciśnie i nie chce się wyjść, to on zgasi się, a bo będzie jak trzymać, to on będzie hamować i gasnąć. No i tutaj kierunkowskazy, tutaj klakson, ale niestety kiedyś jechałem w polutowni, tam było tam doły, no i ten takie coś wypadło, kabelki się już porwały, gdzieś tam postawiłem to. Odpalanie. Fajnie jest, że z tymi rączkami żeby mnie chlapało w błoto, lusterko. Tutaj było drugie lusterko, ale wujek się przejechał w polu. No i tak urwało się. Patrzcie, tu były kluczyki, ale nie wiem, coś tam brat mówi, że twórca zrobi tak, że tutaj się naciśnie. To już odpalę. Ale lepiej na kluczyki, bo ktoś tak może krzyci. No, naciśnie to, kranik przykręci, odpali i pojedzie i... No i co, po kładzie. Ale tylko trzeba o kluczyki. A, zapomniałem powiedzieć. 150 to jest. Właśnie. Jeśli wam się spodobał filmik, to zasubskrybujcie mój kanał. Łapujcie, subskrybujcie i zapraszam też do Fidykoda na kanał. To tyle z tego odcinka. Siema! O. Kurde.